Myślę, że generalnie posiadanie dzieci i bycie taką mocną osobowością w związku no, nie jest proste do pogodzenia, ale chodzi o to, żeby zrezygnować z siebie i się cieszyć tym, co niesie życie, tym, że możesz kształtować małego człowieka. Chociaż nie, proszę nie oczekiwać, że będę mówić, że macierzyństwo to jest takie wspaniałe i cudowne i chodzi w butach na obcasach i z ładnymi torebkami. Jest tak pięknie, te dzieci są takie czyste i zadbane i oglądamy je później. Tylko i wyłącznie na okładkach albo na pięknych ustawkach. Najtrudniej chyba mi wychodzi jednak zadbać o rodzinę i o najbliższych, bo w jakimś takim pędzie przy różnych projektach, także tych charytatywnych, które przez wiele lat, bo 10 robiłem, myślę sobie tu o kalendarzu dżentelmeni, przez parę miesięcy w roku zapominałem o najważniejszych mi osobach, czyli o mojej rodzinie, o mojej żonie i mojej przyjaciółce zarazem. Myślę, że kiedy spotykają się w związku dwie takie mocne osobowości, które możemy umownie nazwać tymi osobowościami alfa, to jest taki związek, który ma szansę być bardzo stabilny, chociaż zdarzają się wybuchy, dlatego że wiadomo, że musisz się nauczyć akceptować racje tej drugiej strony, ale także chcesz bardzo, aby twoje racje były respektowane. Wydaje mi się, że w takim związku chodzi o to, żeby sobie ciągle imponować, a samemu sobie udowadniać, że to moje ja nadal w tym my jest obecne. Są takie momenty w życiu kobiety i ja mężczyzna sobie to uświadamiam, że one oddają absolutnie wszystko, co w nich interesujące, ciekawe, przede wszystkim oddają całą siebie, czyli tą esencję kobiecości, człowieczeństwa, wreszcie by ofiarować ją dzieciom, rodzinie i temu totalnemu zabieganiu, które w tym wszystkim towarzyszy.